Zła farba może Wam poważnie zepsuć dzień. Hej, witajcie w 7. odcinku Linoryjków, czyli pierwszych w Polsce warsztatów linorytniczych online w odcinkach. Dzisiaj pokażę Wam kilka różnych farb do linorytu. Opowiem Wam o ich specyfice oraz powiem, gdzie je można dostać i za ile. Zaczynamy! Nie jestem ekspertem od farb, ale mówię z własnego doświadczenia. Z grubsza farby możemy podzielić na te na bazie wody i te na bazie oleju. Te pierwsze są bezpieczniejsze dla dzieci, łatwo zmywalne, szybko schnące, ale przez to także mniej trwałe. Farby na bazie oleju są dużo bardziej trwałe, ale za to trzeba się bardziej namęczyć potem przy czyszczeniu wałków czy szyby, a potem trzeba czekać kilka dni, aż odbitka wyschnie. Pierwszą farbą, w którą ja się zaopatrzyłam, był czarny tusz wodny Adigraf do linorytu i efekt niestety był opłakany. Ale to dlatego, że w zasadzie nie wiedziałam do końca, jak mam jej używać. Do tej farby należy dodać parę kropel wody przy rozwałkowywaniu. Inaczej bardzo szybko staje się gumiasta, klei się do wałka i trzeba ją nakładać na nowo. Jednak przy odpowiednim zastosowaniu można uzyskać całkiem przyzwoite efekty. W przypadku tuszy wodnych nie wiedziałam, że mogą one mieć różną konsystencję. Kupiłam kilka kolorowych farbek, które wyglądały bardzo dziwnie i pomyślałam, że po prostu są stare i je reklamowałam. A reklamacja została przyjęta. Ale po jakimś czasie postanowiłam znowu zakupić te farbki, tym razem w sklepie, i okazało się, że wyglądają dokładnie tak samo. A przemiła pani powiedziała mi, że być może taka właśnie jest ich natura. Zaryzykowałam, dodałam do nich wody i szybko okazało się, że wszystko jest z nimi w porządku. Jedna taka farbka kosztuje około 8 zł i jest dostępna w sklepach plastycznych. Druga farba, jaką sobie zakupiłam, to Charbonnel do grafiki. Jest to farba na bazie oleju, przyjemnie pachnie, bardzo łatwo się rozprowadza i w miarę łatwo czyści. Do jej czyszczenia używam oleju roślinnego, a także mokrych chusteczek. W przypadku farb Charbonnel dobre jest to, że dostępna jest cała gama różnych odcieni. Tubka farby 60 ml kosztuje plus minus 50 zł. To bardzo droga farba jak na ilość, jaką otrzymujemy, ale za to jakość. Trzecia farba, jaką mam na podorędziu, to farba drukarska offsetowa. Dzięki specjalnej mieszance pigmentów, olejów roślinnych, mineralnych i żywicy, ta farba jest naprawdę bardzo trwała. Sprzedawana jest w dużych pojemnikach po rozsądnej cenie. Warto zainwestować, jeżeli o linorycie myślisz długofalowo. Za tę puszkę zapłaciłam około 80 zł. Minusem jest to, że bardzo trudno się ją zmywa. Od jakiegoś czasu nawet myślę o zakupie terpentyny. Póki co jednak radzę sobie olejem roślinnym, papierem oraz mokrymi chusteczkami. To farba marki Huber i jeżeli chcecie ją zakupić, musicie się zwrócić do producenta. Jeżeli informacja była przydatna, kliknijcie kciuka w górę. Bardzo mnie też ucieszy każda kolejna subskrypcja, więc nie krępujcie się. Następny odcinek będzie poświęcony monotypi. Zastosujemy multicolor, multimatryce i będzie ekstra.